Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo dzisiaj jest ten dzień, w którym będzie kolacja, która ma na celu przypomnieć Milki, kim jest, co się działo i może sobie przypomni takie najpiękniejsze momenty jej życia minecraftowego, no, oczywiście ze mną, bo z kim innym. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ no dzisiaj wyjątkowo, dzisiaj naprawdę, no po prostu jakbym mógł, to bym zaznaczył ten film jako jeden z najbardziej wyjątkowych. Powrót do korzeni, kolacja, więc będziemy dzisiaj przygotowani. Jak widzicie, ja w Minecrafcie przygotowany jestem jak nigdy. Oczywiście garnitur założony, nawet go już kiedyś miałem, chyba nawet na własnym weselu, czy tam ślubie, to jest ślub, wesele to jest później, na weselu to już się nie wygląda tak elegancko. No ale dobra, ale dzisiaj wyglądam elegancko na kolacji, ale żeby było jeszcze bardziej elegancko, no to potrzebujemy coś wyjątkowego. A żeby było wyjątkowo, potrzebujemy własnego kelnera. Więc uznałem, że w dzisiejszym odcinku zajdę po bzyka po to, żeby to on został tym jedynym kelnerem na tej naszej jedynej kolacji, która mam nadzieję, że przypomni wszystko. Ale zanim to zrobimy jeszcze, to zapraszam was bardzo serdecznie na mój drugi kanał, ponieważ na drugim kanale, na Filip Szczypka, od 1 grudnia zaczyna się daily grudniowe, czyli codziennie o godzinie 15 wlatuje film na kanał, no, który będziecie mogli oglądać bardzo fajne filmiki, nie wiem, na przykład będziemy jeść robaki, będziemy inne takie rzeczy robić, no więc ogólnie zapraszam tam bardzo serdecznie, już was tam bardzo wiele przyszło, a niech przyjdzie jeszcze więcej. Dobra, ja lecę po bzyka, on gdzieś tutaj pewnie, a nie, czekajcie, bo on ma już domek, to on pewnie w tym swoim domku jest, a ja biegnę odruchowo do tej willi, więc polecimy do tego domku i on tam pewnie będzie czekać, zaproponujemy mu tą jakże przedotowną współpracę, no i może zrobi z siebie kelnera, no może tak powiem zniżyć się do tego poziomu i zostanie kelner, znaczy nie, co ja mówię, kelnerów szanować to trzeba, bo kelnerzy to wiecie, że jedzenie przynoszą, ciężka praca, gastro nie jest łatwe, chociaż nigdy nie pracowałem, ale wszyscy tak mówią. O, bzyku, siema! O, halo, bzyku, dzień dobry, pięknie siebie... się tu opalam. Co ty witam. Czytasz, co to jest za ja książkę literatura. Mam piękną książkę. A taka nieciekawa w sumie. Nieciekawa. Wiesz, tak tylko... Czyli o, co? Potop, krzyżacy czy co? O, słuchaj, wiesz co, nie, to jest, proszę ja ciebie, dziady część. Dziady, o Jezus. Albo Pinokio. Też moja ulubiona lektura. Tak? Pinokia. Ale no, właśnie, a jak czekaj, już jesteśmy zaraz, przy lekturach, szybko. To powiedz mi twoja ulubiona lektura. Czemu z nożem? Nie, niechcący. Moja ulubiona lektura to chyba były właśnie dziady, mój drogi. Nie, co? Część druga. To była piękna lektura, bo krótka, była krótka, najkrótsze lektury są najlepsze! Wiesz, jaka jest krótsza? Koziołek Matołek był krótszy. Ale ja nie miałem koziołka Matołka, ja miałem dzieci z Bulerby, co miały 2000 stron. Ale dzieci z Bulerby były akurat w miarę w porządku. Ja dobra, nawet dobra, nie rozmawiam z tobą, ale dobra. Czekaj, Szypson, coś zauważyłem. Co ty tak, ja dzisiaj jestem ubrany. Bardzo elegancko ubrany ja i chciałbym... Tylko dla mnie, to dla mnie? Nie, nie no dzięki, weź, Szypson, tam, co ty dla ciebie? Dobra. Dla ciebie ale... to, chłopie, co dla mnie? To dla ciebie nie. Słuchaj, ja no, mam dla ciebie propozycję bardzo ważną, ponieważ sytuacja wygląda tak, ja bym chciał dzisiaj kolację zrobić dla Milki, taką wiesz, dlatego... Znaczy, cicho, co? proszę mnie nie przerywać. Kolację, po prostu przygotowałem kolację na mojej głowie, w sensie na mojej głowie to było, ale teraz jakby jest, to jest takie w ogóle śmieszne zdanie, bo jest i na mojej głowie w Minecraft, no po prostu tam jest, na górze. Aha. Wiesz, tam taka sytuacja, tam dobra, widzisz, tam jest przygotowane. I ogólnie chciałem się spytać, czy byś został kelnerem. O, czekaj, zaraz, dobra, chwila, muszę zobaczyć, ja nie wiem, czy mam strój ubrany, czekaj, muszę tutaj przymierzyć wszystkie kół, zaraz. No nie, no, jakoś coś tam za... I co, i ty tak ze sobą nosisz zawsze te wieszaki? Nie, wiesz co, ja te wieszaki to akurat miałem przy sobie, no bo wiesz, byłem na zakupach w pięknej galerii handlowej. Fajne buty. No i musiałem tutaj... Fajne, no, takie ci, fajne kozaki, trzewiki, inne takie, kurcze. Niektóre dla dziewczyn, no właśnie widzę. Dla chłopa. Ale słuchaj, no nie widzę stroju kelnera, ale wiesz co, powiem tak. Gdzie ty jesteś? Dobra, tu. Tutaj. Zostanę tym twoim kelnerem, dobra, ale czekaj. Po pierwsze, muszę wiedzieć parę rzeczy. Po pierwsze, czy ty mi zapłacisz, bo ja za darmo to kurczę, nie zostanę tym dlaczego ty jesteś jak no ta wróżka? Też za wszystko za pieniądze. Ale czekaj, ale co, ale... No, dobra, niech dobra, ci i nic nie można za darmo, nie można liczyć na przyjaciół. Nie, dobra, nie, dobra, inaczej, umówmy się tak, bo widzę, że ty tutaj taki bardzo miodowy klimacik masz. Jeden słoik miodu w wynagrodzenie, słoik miodu. Jeden słoik, wiesz co, skoro jesteś moim kolegą, niech ci będzie. Dobra, słuchaj, inaczej. Sram ci do słoja, albo się zgadzasz. Aaaa, nie, dobra, nie rób tego Szypson. Dobra, w takim razie, okej, zostanę tym twoim kelnerem. Ale to jeszcze nie koniec, bo dobra, ja zostanę tym kelnerem, wszystko fajnie, ale ja muszę to wszystko przygotować, tak? No dobrze, będziesz miał jeszcze czasu, jeszcze idę po Milki, spokojnie. Nie, ale znaczy, tam to jest tam jest, nie, tam jest wszystko gotowe, ty musisz po prostu być tym, wiesz, tym, tą osobą, ale która nas ja przywita, rozumiem, ale, która ale nas rozumiesz, oprowadzi, która, wiesz. Tak, ale Szypson, jak ty chcesz, żebym ja był kelnerem, to musi być na moich zasadach. Ja na to nie pozwolę, dlatego mam tutaj, piszę jedzenia, dobra.
jakie są tutaj, patrz, dostajesz książkę i musisz wpisać, co jest ulubioną rzeczą Milki, ci i jedzenie, jaki jest jej ulubiony kolor, te wszystkie ale rzeczy. Ale ja nie mam pojęcia, jakie jest jej ulubione jedzenie. No jak, nie, dobra, no szybko, byłeś na ślubie, mamma mia, błagam steak, cię. Steak, jedzenie, steak. Chyba. Stejka, stejka. Albo dobra, nie wiem, albo nie wiem, dobra. Kolor ulubiony, kurczę, jaki kolor? Jaki nie wiem, kolor? No, no nie, dajmy, nie dajmy, kurczę, szary. Damy twojego życia, nie widziałeś, szary kolor. Szary dobra, kolor, dobra, tak. O, kurczę, wiem, napisałem mam kolo, a nie, czekaj, kolor, szary. Szary, dobra, szary, jakieś szary, jeszcze szary, tu mam tak, rzeczy tak. dopisać? Czekaj, no jakieś, jakie jest ulubione zwierzątko, Milki? To jest ważne. Zwierzę. Bo może uda mi się jakieś przywieźć. Dobra, zwierzę, ulubione z jakiego może być ulubione zwierzę? Szympans. Szympans? O, takie egzotyczne, kurczę, nie szympans. Wiem, czy znajdę. Dobra, no szympans, i najważniejsze... No i najważniejsze, słuchaj, musimy wiedzieć, kiedy, napisz mi, kiedy się urodziła, ponieważ dobra. W tym dniu muszą gwiazdy urodziny. Się odpowiednio zgadzać, wiesz, wóz na niebie musi wskazywać pięknie, to musi być piękna noc, najlepsza. To jest w chyba, to jest trochę dziwne, że pamiętam datę urodzin, dobra, nieważne, masz. Co? Nie, to nie jest dziwne. Nie, to nie jest dziwne, dobra, okej. Dobra, mam naprawdę. Czekaj, daj mi to, ja muszę sprawdzić, czy na pewno dobrze wpisałem. Nie, bo się, nie, nie mam. Bo nie mam pewności, czy kliknąłem dobrą jedną cyfrę, a to jest bardzo znacząca cyfra. Tak, to jest bardzo znaczy. Rzuć mi jeszcze to. Tutaj. No, nie, a no, może rzuć, nie, a rzuć, może nie. Rzuć mi po prostu, dobra, bo chcę to sprawdzić, tylko dobra. Sprawdzam. Ale oddaj, ale oddaj. Nie, dobrze, dobrze wpisałem, dobrze wpisałem. Dobra, bo co? Bałem się, że zamiast dwójki na początku dałem jedynkę. Że sobie po prostu nie trafiłem w przycisk, ale nie, dobrze było. Nie, ale faktycznie trafiłeś źle, zobacz, źle jest napisane. Nie, no dobra, ty to zamieniłeś na 0-1, no, zmieniłeś no, na 0-1, było 0-2. Ja to zmieniłem, no dobra. Kurde, co za chłop. Dobra. Czekaj, daj mi ale tą dobrze, książkę, daj mi tą książkę jeszcze. Nie, daj nie mi tą książkę. Nie dam ci tej książki, daj mi tą książkę. Nie, oddam ci ją. Oddam ci ją, muszę wprowadzić ostatnią poprawkę. No dobra, ale bez żadnych tutaj. Czekaj, patrzę, czy jest wszystko okej. Dobra, tu... dobra, uwaga. Porządku, teraz już mi tam nic nie zmieni. O nie, podpisana, pozdro. Dobra, szybko, niech teraz, ci będzie. Teraz już nic nie zmieni, tam wszystkie dane. Ale okej, szybko, mam tutaj tak, czyli tak, podsumujmy. Ulubiona rzecz Milki, jedzenie to stek, kolor to szary, zwierzę to szympans i urodziny ma. Urodziła się w 2020, znaczy w tym, szympans. W 2022. Nie wiem jakie zwierzę, dobra. Więc po prostu wymyśliłem jakiekolwiek, nie? A, no dobra, niech będzie, spróbuję szymponsa znaleźć. Jak mi się nie uda, to będzie miała jednego na kolacji tutaj. Może albo ja szampon. Zostanę szympansem. Może być szampon. A, też, wiesz? Dobra, podobne, dobra. Podobne. Okej, okay. jest w porządku. Czekaj, wiesz co, jest jeden problem, bo ja nie wiem, czy ja stejka znajdę. Czy ty możesz ubić jakąś świnię dla mnie, może co? Patrz, wychodzę przed dom, moim oczom ukazuje się od razu świnia gdzieś. Czekaj, kurczę, zaraz, tu w ogóle, jakie akwarium tutaj zostało wybudowane. Pa, ile tu jest tych w ogóle, jakie to jest głębokie. O! Dobra, nieważne. Czekaj, pa, o, a może stek z krowy. No, krowi stek. Wiesz co, może być stek z krowy, masz, może patrz, czekaj, chodź, upróbujemy. Już masz, chodź. O, dobra, a powiedz mi, a bo nie napisałeś mi tego, napisałeś mi, że stek, ale czy mocno upieczony stek, czy no, średnio nie wiem, stek? Czy mnie to nie obchodzi, jaki to będzie stek. No to zważne, no, czekaj, no jestem kelnerem, a czy jakimś... No właśnie, jesteś kelnerem, a nie kucharzem. No jestem kelnerem, a nie jakimś tutaj, wiesz, bezdomnym, co by tutaj miał, wiesz, nie wiedzieć słuchaj, o ulubionych... Słuchaj, mnie, tam jest już wszystko ustawione, ty masz tam tylko stanąć, robić nie, za, wiesz, za tło, robić za... Ja muszę wszystko przygotować jeszcze raz, bo to, co ty zrobiłeś, pewnie będzie tragiczne, ja to muszę odnowić, renowacja tego całej kolacji. To co, ma być jesteś... najpiękniejszy dzień w ja tam się po... Dobra, chodź, ja ci pokażę co tam jest, bo ja muszę ci udowodnić. Nie możesz tam co? Iść, nie możesz tam iść. Nie co nie mogę tam iść, idę tam. No niech ci chodź, chcesz, pokażę ci co przygotowałem, to zobaczysz co tam jest zrobione i przyznasz dobra, mi rację, że jest gitara siema. Pytanie czy to będzie wystarczająco, czy wiesz? Chopie, ty nigdy tak sobie to stołu zastawianego nie widziałeś. Mówisz? No to muszę to sprawdzić. Chodź, tu, patrz. Gdzieś kiedyś ten świniak tu się chłodzi od wczoraj. Możesz go jedynie podgrzać. Pizza. Nie, no co? Ale proszę cię, przecież to wszystko nieświeże, że oni mnie... fuj, weź tutaj. Dobra. Szybko, to trzeba na nowo postawić. Dobra, to no sumie... to przygotuj, widzisz co jest na stole, przygotuj to jeszcze raz. Identycznie. O, dobra. Ma to wyglądać? Dobra. Mhm. Punkt dobra, identycznie, dobra? Ale wiesz, że to mi trochę zajmie, nie? To kiedy ty chcesz ja, pracę, no wieczorem, tak nie wiem, nie? Za... Bo... Tak, wieczorem, te... dzisiaj, ale wieczorem, o. Wieczorem. Bo tutaj też te lampki będą świecić, dobra. Widzisz? One muszą być zapalone. Uuu, dobra, to my je zapalimy, a jak będziecie tutaj razem, żeby było tak, wiesz, romantycznie, tak pięknie. Dobra, to wiesz co, inaczej, patrz, gasimy je teraz wszystkie. Tak. I ty je zapalisz jak przyjdziemy. Dobra, jest pogaszone. Tu się świecą jeszcze, czy nie? Nie, no nie, a nie, zgaszone, dobra. Dobra, no to słuchaj, ja po nią lecę w takim razie i ty tutaj, ja wiesz, przygotuj wszystko i tak dalej. Tutaj to jest pay to win, taka maszyna.
musisz płacić i wygrywasz kulkę. Okej, okay, a ta kulka ma jakieś właściwości? O nie, dobra, tak, nawet nie chcę wiedzieć. Tak, to jest cukierek po prostu, Ja ci wierzę, to jest tak, normalny zwykły cukierek, tak. Bez żadnych właściwości negatywnych. To jest śmiejżelek, tylko twardy, taki już twardy. A, dobra, o, tu nawet podpisane. Tak, jest podpisane, właśnie żebyś wiedział, gdzie ja siedzę, a gdzie on. Znaczy ja po prostu tu siedzę, a ona tam jej tylko podpisane. Dobra, nieważne. Słuchaj, ja robię deską, skaczę na dół, choć nie mam tu basenu wiadrowalne. Nie, właśnie, czekaj. Aha, a ja się zastanawiałem, Szczypson, czemu tu jest właśnie taki skok śmierci, czy tutaj spokojnie, próbowałeś ja nie. Ja tu basen będę budować, wiesz? Możemy się dogadać, i będziesz też mógł z niego korzystać. Jest, że Milki nie odzyskał. Dobra, nieważne, już mnie nie zagaduj, bo już się stresuję. Ja muszę iść po nią, widzimy się wieczorem, więc pozdro, cześć, trzym się, papa, ja lecę, uwaga, skok na dół. Dobra, jestem na dole, dobra, lecę, widzimy się wieczorem. Dobra, widzowie, mamy zachód słońca, pora wejść po Milki, ona tutaj zatrzymała się w tym mieszkaniu i mam nadzieję, że tu gdzieś ją jakoś zastaniemy. Jestem na dole, teraz schodzimy na dół. Halo! O kurczę, przepraszam, śpi. To trudno, budzimy kubę zimnej wody na łeb. Co jest pięć? Słuchaj, wstawaj z łóżka, zabieram cię. No nie kładź się na ziemi. Co to ma być w ogóle? Nie no, chodź, musisz się... Patrz, ubierz się w coś. Co? Zabieram cię po prostu, chcę cię zabrać ty gdzieś. Ty mnie zabierasz. A to jest niespodzianka. Mnie to nie interesuje, to jest niespodzianka, ja przygotowałem niespodziankę, nie będziesz mi teraz mówić, że ty śpisz. Ja nie lubię niespodzianek, nie boję niespodzianek. Dobra, wiesz co, a ja nie lubię, jak mi się odmawia. Chodź. A, wiesz co, tak, no dobra. Tak. Idziemy, bo muszę cię po prostu zabrać gdzieś, to jest wielka wyprawa, to jest taki tak zwany obchód po Wareczkowie. Obchód, to jest droga krzyżowa, zapraszam. Tutaj w piękny zachód słońca. Nie, to święta! Dobrze, troszkę mi się pomyliło, nieważne. W każdym razie, słuchaj, musimy. Chodź tędy, chodź to mu. Dróżko mu tuż obok mnie, taką za rączkę. Weź! Dobra, żartowałem. Chodź, czemu tu jest taka pustka? Tu ktoś skosił trawnik, dobra. Słuchaj, dzisiaj wielki dzień, ponieważ przygotowałem dla ciebie coś, co mam nadzieję, że przypomni ci najpiękniejsze momenty twojego życia, bo jest mi bardzo szkoda, że nie pamiętasz tych zdecydowanie bezapelacyjnie najlepszych momentów twojego życia. Warto byłoby je jednak sobie przypomnieć, więc przygotowałem dzisiaj coś takiego sentymentalnego, coś takiego, co... Sentymentalnego, coś dzięki czemu mam nadzieję, że sobie jakoś, prawda, przypomnisz o tym, o tych lepszych, o tej lepszej stronie swego bycia, swego bycia. I zapraszam cię, mamy taki obchód, pewnie spytasz, po co obeszliśmy ten dom dookoła. Totalnie nie mam pojęcia, dlatego, że po prostu lekko aha, bo ty masz złamaną nogę, przepraszam, zapomniałem. Dobra, chodź po prostu tu, zbliżamy się do mojej głowy, ponieważ tam wszystko się kryje. Tutaj, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem tutaj oczywiście waszym dzisiaj kelnerem pięknym. Halo, dzień dobry. Witamy. Siema. Kochamy, dobra. Słuchaj, to jest kelner, który... Czemu? Co ty tu zrobiłeś? Nie, on kichnął. To... No weź, on kichnął, a co, jak kurde mnie teraz zaraził? Nie, spokojnie, to on kicha miodem. Nie, żadne kichnięcie. On kicha miodem. Widzisz, troszkę mu na brodzie zostało. Dobra, on dzisiaj prowadzi cały wieczór, wiesz? Ja udaję, że nie wiem, co się dzieje. Jaką? Ej, weź popraw sobie krawat. Co to powiedziałeś? Kurde, co mam z krawatem nie tak? No krawat popraw, no co to ma być? Sami popraw krawat. O, dobra, czekaj, tu, dobra, jest pięknie. Mega dziwne, jest super. Okej, moje drogie ptaszki tutaj świerkające, mam dla was przygotowane bardzo dużo atrakcji, które tutaj zaraz się, że tak powiem, ujawnią, więc chodźcie za mną, a nie pożałujecie. Idź pierwsza. No idę. Spokojnie, Milki, nie musisz się niczego obawiać, wszystko jest pod kontrolą. Powiem tak, jest to naprawdę piękna rzecz się stanie. Nie wiem, czy to nie będzie najpiękniejszy dzień w twoim życiu, jaki może być. W moim życiu? Nie, no może... Mi się wydaje, że na pewno. Uwaga, nie wiem, czy jesteście, ale czy wszyscy są gotowi? Uwaga, bo za tymi drzwiami... Idź pierwszy, idź prowadź, bzyku. Normalnie, po drabinie. Ja cię będę trzymać od dołu. O, żebyś nie spadła, nie. No to chcę ci pomóc, a ty... Odwróć się. Nie patrz się. Mam spódniczkę. No ej, no co to ma być? Co to miało być? Co to za... Co to jest? Co to miało być?
Uwaga, uwaga, zaczynamy. Dobra. Po pierwsze, rozświetlamy imprezę. Tutaj, proszę, lampki wszystkie zapalamy. Proszę, uwaga, Milki, specjalnie dla ciebie. Proszę, ja w ciebie, jak widzisz, mamy tutaj... Co to jest za krzesło? Piękna kolacja. Aha. Piękna kolacja razem z krzesłem ulubionego koloru Milki, czyli szarego. Proszę ciebie, wow. Tutaj szczypcą podał mi wszystkie nie informacje, mów tego! Które... A, sorry, myślałem, że mam... Dobra, przepraszam, już, no już nie będę. Dobra. W każdym razie, znalazłem na internecie informacje o ciebie, jakie są twoje ulubione. Co? Ty stalkowałeś mnie? Jesteś stalkerem? Nie, znaczy się nie miałem, nie. Trzyma takie zapędy czasem, ale to tylko czasami. Nie, to czyli jak się zapędy. Zdarza się, wiesz, szary kolor, domyśliłem się. Dobrze, proszę, usiądź tu. Takie leginsy z ciasteczka, więc mam też przygotowane oczywiście ciasteczka. Leginsy. Proszę, o, świetnie, dobra, to ja siadam z drugiej strony. Piękna podaleska. Zaśpiewać, trzeba się ukłonić. Słucham. Kelner, proszę do mnie. Co jest? Proszę do mnie. Dolałaś tego, już mikstury pamięci jej do kawy, czy coś? Proszę, co? Cicho, ja to słyszę. Nie pomyślałem. Co? Co? Nic nie było, nie było tematu. Dobrze, proszę o podanie pierwszego dania. Oczywiście, pierwsze danie. Czemu jest taki niewolnikiem? Mam pytanie. On nie jest niewolnikiem, on to robi za słoik miodu. O, no, ciastka. I nie nasikanie mi do miodu, bo tutaj mnie szantażował ten Szczypson, ale tego nie miałem chyba mówić, dobra, nieważne. A ja też chcę sobie usiąść, ja sobie. Ale ty jesteś kelnerem, ty chyba stoisz przy tej skrzynce i czekasz, aż cię zawołam. Oj, bardzo przepraszam cię za brak kultury. Już tutaj, proszę mi wybaczyć, moja płaca będzie tutaj obniżona, jeżeli ja tego nie zrobię, więc bardzo proszę się tutaj delektować. Dobrze, a teraz do mnie przeszkadzaj, pozwól porozmawiać tam. Oczywiście, i tak jest. Proszę się oddelegować. No przestań, on tragicznie, wygląda jakbyś, kurde. Nie wiem, no co, proszę się nad nim nie litować. No on jest w pracy. Ja on... tutaj spokojnie, to jest przyjemność. Ach, jak ja uwielbiam się. Ach, uwielbiam kłaniać się. Jak ja uwielbiam się kłaniać. To jest moje marzenie, za swoich miodu. Proszę, więcej, mocniej, szybciej. Dobrze, słuchaj, czy podoba ci się ten jakże przecudowny wieczór o, prawda, zachodzie słońca, a wschodzie księżyca? O, ja się znam na gwiazdach, zobacz mi... Przepowiedz na przyszłość, Właśnie 27 kwietnia 2002 roku, w takim razie, właśnie w tym dniu... O, czekaj. Co? Sorry, bo ja się nie słuchałam się jeszcze raz. No, że 27 kwietnia 2002 roku się urodziłaś. Wiesz, kiedy mam urodziny. Czekaj, to wyczytał z gwiazd. Było napisane, nie, było na tak, w gwiazd i horoskopy mi tak rozmawiały tak? do mnie wieczorem, tak? Jak spałem. No, ej, jak mi jesteś, jakie macie horoskopy? Jakie wasze znak zodiaku? Ja mam pszczołę. Ja mam tosta. Mój znak zodiaku to... Ja? To ty nie wiesz? Dobra, myślę, że no, możemy zakończyć. No nie pamiętam. Nie, no, dobra, to ja... Ale, o nie, no i zepnęłeś, jest nie, no, dobra, nie, no, jest koniec. Dobra, samobójstwo lecę tu. Nie, Szypsun! Kurczę, mamy tutaj za niską. Niestety tylko na wodę, spokojnie, nie obawia się. Dobra, w takim razie zmiana planów, Milki, w takim razie, skoro Szypsun cię nie chce, to ja cię zapraszam na romantyczną kolację. Chodź, ej! Słuchaj, zmiana ról. Czekaj, w porządku wszystko? Nie, no wszystko w porządku, dziękuję, że się... Nie, dobrze, ale słuchaj, za słoik miod, no tragiczna cena. Ja zamurowałem, do nas nie wejdzie, spokojnie, zamurowałem. Nie wejdzie. No, co jest? O nie, on to zniszczy! Dobra, panie tutaj, bardzo proszę, kłaniam się nisko, aż po same no, pszczele moje piękne kłania. Tutaj. Nie, dobra, Szczypson jest wagą, jak na 100% waga. Dobra, widzisz to? Dobra, widzisz to w zyku? Waga. Nie, no. Widzisz to? Nie, waga. Za to na drugim monitorze na Facebooka sprawdza. Mi się wydaje, że baran bardziej przypomina zachowanie. No ale dobra, nie dobra. Ważne, nie no. Bo ja, ta kolacja wymsknęła mi się spod kontroli w ogóle. Właśnie, proszę się rozgościć. Czy przypomniałaś sobie o jakichś swoich, prawda, o jakichś... No, przypomniało mi się, że jestem tak dobra w zodiaki. Jestem zodiakarą. Kurde, to nie o to chodziło, Marek. Idź po tą miksturę, wiesz, że jestem miksturą. Co? W ogóle gadasz o tych wspomnieniach, o tym wszystkim. A co mam zrobić? Każdy krok po kolei. Dobra, po prostu, to w takim razie oddaję to tobie. Proszę bardzo, prowadź to. Proszę powiedzieć, czy się państwu podobało te pyszne świetnie ciastko? Było. Przestań się kłaniać. No dobra, już nie będę. Dobrze, bo ja mam ogólnie niedopieczone ciastko. Bardzo przepraszam, oj, moje niedociągnięcie, bardzo przepraszam. Tutaj chyba jedyna rzecz. Ale czy możemy przejść już do dania głównego, bo już jakby ten, nie, czy te ciastka, to tak powinno być na deser, rozumiem. Więc w takim razie, może proszę państwa, zupa, tak? Zupa jest drugim daniem, bardzo smaczna, proszę bardzo. A czego to jest ta zupa? Mek, to jest zupa zrobiona ze świeżego tutaj pomidora. Słucham. Powiedz zupa zębowa, dom zupa dębowa.
Dobra, ja wiem na czym to polega. Jeszcze raz, jak to jest? Demonetyzacja. Dom zupa zębowa, dom zupa dębowa. Jeszcze raz, muszę się nasłuchać. Ząb zupa zębowa. Dąb zupa dębowa. Ten stół z powyłamywanymi nogami. Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa. Stół z powyłamywanymi nogami. Alright, tu. Dobra, no koniec, sorry, musiałem okay, to zrobić. Damn. No, ja to wszystko załatwiłem. Dobra, poprosimy o danie główne. Danie główne, tak, danie główne to jest piękny, upodobany przez samego Szczypsona. Proszę ja ciebie, Milki, tak naprawdę, Szczypson tutaj poszedł i specjalnie dla ciebie, Milki, wziął i ukroił tego złocistego arbuza. Co? Tak samo jak wow. Steka upolowałem, co ty gadasz? Złocisty arbuz. No, wow! Słuchaj, tak naprawdę ten steak był tak dobry, że sobie go z miodem zrobiłem, no i wiesz, niestety mamy tutaj tylko arbuza, został mi arbuz. Dobra, Marek, ty jesteś najgorszym kelnerem na świecie. Jak ty mogłeś zjeść to, co ja przygotowałem? No przepraszam, ale a poza tym miałeś ugotować to wszystko od nowa, a ja widzę, że ten świniak jest zimny. O nie, dobra, w takim razie moja pomyłka zasługuje tylko na jedną karę. Już, dobra, koniec. Koniec, dobra, już kłaniam się, proszę. Nie, dobra, nie, no dobra. Aż tak, nie. Dobra, ja się przestraszyłem. Przestraszyłem. Mogę wino? Oczywiście, że... szampan, tylko że ja nie za bardzo... Teraz poproszę o włączenie muzyki. O, muzyka, tak? Muzyka, proszę bardzo, tutaj szampan. Ja muszę zaraz znaleźć. Bo fajerystkę dostałem, co się dzieje? Nie mam tutaj niestety odpowiednich tutaj środków. Ale dobre, Carlo Rossi. Może czerwone korale na drillu. Czerwone korale. Czerwone wino. Dobra. Ej, Szybson, czemu masz nóż na plecach? Trochę mnie to przeraża. A nie, przepraszam, już nie mam? Nie ma. Świetnie. Ktoś ci chyba wbił nóż w plecy. Tak, to jest nóż uczuć. Powinku, żeby się lepiej rozmawiało. Uczuciowy nóż mi został wbity w plecy, no. Czy ja mogę? Właśnie winko? Proszę powinko, proszę się rozsiąść. Dawaj, robimy grzdyla. Stuku puku, niech... czekaj, była taka rymowanka. Nieważne. Tak. No i zapomniałem, co to będzie za romantyczna kolacja bez jakiegoś prezentu. Milki, proszę ja ciebie, tutaj jest prezent, chociaż ty nie lubisz różowych prezentów. Marek się wpakował w prezent. No jak kolacja to musi być. Zobacz na siebie. O nie, faktycznie, ale to nie. To jest twój prezent, twój prywatny niewolnik. Ja jestem twoim prezentem, proszę cię, Milki, jestem twoim prezentem. On ci będzie służył. Ja, Kenner, jestem, usługuję ci do nóg, do stóp, proszę, kłaniam się z moim prezentem. Nie, żartuję. Dobra, tak naprawdę to, dobra, ty masz prezent, powiedz, czy ci się podobał, nic mi nie było chyba. A ty jeszcze co? Dobra, pompujemy. Dobra, pompowanko. Test siły, Milki, po prostu musimy to zrobić. Powiedz, dobra, ja tutaj postawię obok, siebie pięknie ładnie. Ale ja nie chcę na tym ćwiczyć. Nie, ale to my. Uwaga, kto wyciśnie więcej, ten zdobywa rękę. Żartuję. Ja wyciskam. Okay. Ten jest tutaj, że tak powiem, lepszy, okej? Okay? Uwaga, walimy. 3, 2, 1, podnosimy, ale Milki, proszę mi nie przeszkadzać. Dobra, pompuję. 120, dobra, 150. Dobra, słuchaj. Ty całe życie na siłowni spędziłeś, mi się nie chce. No to prawda. Ona padła. Dobra, TikToki ogląda na telefonie. Dobra, przepraszam, nudna kolacja, to ja tutaj wszystko już robię, żeby dymie specjalnie pod dymie. Ejo! Dobra, czekaj, ja mam po prostu ostateczne pytanie. Milki, wstawaj. Wyjdziesz za mnie? Powiedz to. Czy? Dobra, przepraszam! Nie, będę musiał wpadać. Dobra, czy przypomniałaś sobie coś? Nie, jednak skaczesz z tej wysokości, koniec! Mi się to nie podoba, nie ma sensu!